Siemka, ja jestem Adacho i witam was w omówieniu szkiców nadchodzącego 103 rozdziału mangi Dragon Ball Super, którego tytuł jest bardzo wymowny i wydaje mi się, że było to celowym zabiegiem, żeby niósł troszeczkę podwójne znaczenie. Tytuł 103 rozdziału to dziedzictwo, spadek dla przyszłości, można to też przetłumaczyć jako przekazanie pałeczki kolejnemu pokoleniu. Hermes, czyli tłumacz, którego wypowiedzi często przytaczam na swoich materiałach, powiedział, że innym potencjalnym sposobem wyrażenia tego sformułowania jest sukcesja, przekazanie, dziedzictwo. Można się oczywiście domyślić, że jeśli chodzi o wydarzenia z uniwersum, być może chodzi o nowe pokolenie, być może chodzi o Gohana, prawda? Gohana, który w końcu zrozumiał, jak ważne jest to, żeby trenować na bieżąco i żeby w razie nieobecności Goku i Vegety na ziemi być w stanie obronić swój dom. Ale w obliczu ostatnich wydarzeń, tragicznych wydarzeń, o których już myślę, że wszyscy słyszeliście, w które nadal trudno uwierzyć, myślę, że to jest też zabieg celowy, żeby pokazać, że tak naprawdę teraz po śmierci mistrza świętej pamięci Akiry Toriyamy, Toyotaro został praktycznie bez, można powiedzieć, tego anioła stróża, który nad nim zawsze sprawował pieczę, prawda? Zawsze było tak zresztą wielokrotnie na końcu, czy tam na początku, to raczej było na końcu niektórych wydań mangi, prawda? Widać na przykład oryginalne szkice Toyotaro, a potem jak one wyglądały po poprawkach Toriyamy, więc widać, że tak naprawdę tutaj Toyotaro został teraz pozostawiony, no czy sam sobie, wiemy, że nad mangą nie pracuje sam Toyotaro, tak naprawdę jest jeszcze Victor Uchida, czyli ten gościu z żółtymi kolcami. No ale jeśli chodzi o, powiedzmy, te sprawy techniczne, to jak to będzie wyglądać, jeszcze będziemy musieli zobaczyć. Wydaje mi się, że... znaczy inaczej, ja bym chciał nawet, żeby po tym rozdziale była przerwa. Przynajmniej miesięczna przerwa dla Toyotaro, dla współpracowników świętej pamięci Akiry Toriyamy, żeby oni mogli sobie troszeczkę odsapnąć, zebrać myśli. I zwłaszcza też ze względu na to, że tak, na oficjalnej stronie Dragon Balla pojawiła się informacja, że rozdział 103, ten, który zobaczymy 20, to będzie ostatni rozdział tej sagi. Okazuje się, że dalej tak naprawdę jesteśmy w sadze Super Hero, tylko że to był taki, powiedzmy, epilog, można tak powiedzieć. Zresztą podobnie jest to opisane na oficjalnej stronie Dragon Balla, gdzie znajduje się opis, zaraz wam go przeczytam, zanim przejdziemy do tych 7 stron, bo tak, dzisiaj 7 stron, oczywiście kontynuacja walki Goku w Ultra Instynkcie i Gohana Bestii, ale tak jak powiedziałem, najpierw opis oficjalnej strony Dragon Balla, który muszę przyznać, że mnie trochę rozbawił, mimo tego, że jakby aura wokół mangi Dragon Balla Super i wokół tego, że Toyotaro pewnie rysował to naprawdę z ponurym humorem, no to ten opis w pewnym momencie mnie rozbawił. Ale posłuchajcie. W ostatnim ekscytującym rozdziale doczekaliśmy się epilogu, który kontynuował historię po zakończeniu filmu i bitwie z Cell Maxem, czy tam Cellem Max, już nawet nie wiem, jak mam odmieniać jego imię. Widzimy, jak jeden z ostatnich niedobitków pokonanej armii Czerwonej Wstęgi, czyli Karmin, wprowadza swój plan w życie, co prowadzi do tego, że Gohan ponownie wchodzi w swój stan bestii. Goku wyczuwa ten olbrzymi wybuch ki z bardzo, bardzo dalekiej odległości i teleportuje się na miejsce zdarzenia, żeby sprawdzić, i tutaj następuje ten moment, który mnie rozbawił, to jest oficjalne tłumaczenie. Czy Gohan potrafi gotować? Wiecie, jest, jakby teraz się tak popularnie mówi, prawda? Nie wiem, skąd się w sumie to narodziło, ale jak komuś coś dobrze wychodzi, to mówi się, że he can cook, a jak ktoś nie potrafi czegoś dobrze robić, to mówią, żeby już nie pozwalać mu gotować, no nie? Podejrzewam, że większość z was też o tym słyszała. I to nie jest tak, że to jest kwestia mojego tłumaczenia, że ja to źle przetłumaczyłem. Na oficjalnej stronie Dragon Balla jest napisane po angielsku, że sprawdzić, zobaczymy, czy Gohan potrafi gotować w walce, podczas walki, sparingowej oczywiście, ze swoim staruszkiem. Także wow, no powiem wam, że tutaj admini strony Dragon Ballowej polecieli z duchem czasu, zapytali, czy Gohan potrafi gotować. Wydaje mi się, że potrafi gotować, chociaż ja nadal uważam, zresztą teraz się jeszcze bardziej utwierdzam w swoim przekonaniu, zanim ten sparing się w ogóle rozpoczął, mówiłem, że moim zdaniem wygra Goku, ze względu na to, że być może surowa siła Gohana będzie dorównywała Goku, może nawet będzie większa, to nie będzie miało znaczenia, bo Goku wygra swoim doświadczeniem i tym, że jest bardziej wytrenowany. To byłoby głupie, naprawdę to byłby trochę cios, myślę, że nawet strzał w kolano, bym tak powiedział, gdyby Dragon Ball Super sprawił, że Gohan, mimo tego jego wielkiego potencjału, po jednym wybuchu złości i po jakimś tam krótkim treningu z Piccolo, byłby silniejszy niż Goku i Vegeta po tych swoich latach treningów i to jeszcze z aniołami, powiedzmy osiągając boską ki. No to już byłaby przesada. Oczywiście jeśli chodzi o panele, to będę wam je tutaj pokazywał. Na pierwszym panelu widzimy cios Gohana, który jest wyprowadzony w Goku. Pamiętacie, ostatnio w rozdziale Gohan nie miał źrenic?
To okazało się, że był błąd. Toyotaro nie tyle co na jednej stronie czy na jednym panelu nie narysował tych źrenic Gohanowi, które tam być powinny, tylko po prostu jakby chyba rysował z pamięci, ale pamięć mu zaczęła szwankować, bo Gohan był tam rysowany w inny sposób, tak jakby był w Super Saiyanie, w ogóle tak wyglądał niektórymi momentami. Więc Gohan nie ma żadnej innej wersji Beast, nie ma żadnej innej transformacji, to nie jest Beast Omen, po prostu to był błąd w rysowaniu. Tutaj tak naprawdę na tych szkicach nie widzimy twarzy Gohana, aczkolwiek wydaje mi się, że ten błąd nie zostanie powtórzony. Goku jest trafiony tym kopniakiem, jest wykopany jeszcze dalej, trafia w skałę i w zasadzie impet tego kopnięcia sprawia, że Goku przelatuje nie tylko przez skałę, ale też przez okoliczne lasy. Przypominam, że to dzieje się wszystko na planecie Beerusa. Ależ w końcu ląduje na ziemię i wyhamowuje. Strzepując kurz ze swojego ramienia, mówi takie słowa, że Gohan, jesteś całkiem dobry i że jak zwykle masz wielki potencjał. Następnie Gohan ląduje naprzeciwko Goku i Goku kontynuuje mówiąc, że zauważa, że Gohan tym razem wytrenował i opanował swój potencjał, że się zmienił, bo do tej pory, wydaje mi się, że można to zinterpretować tak, że do tej pory ta moc Gohana, która się pojawiała, ta wielka moc Gohana, którą zawsze prześcigał innych, no w przypadku Majin Buu Sangi tak naprawdę mieliśmy tego Ultimate Gohana, który nie polegał na wściekłości. No ale na przykład w Saiyan Sadze, kiedy Gohan uderzył Raditza, był wtedy wściekły i to była tymczasowa moc. W Sadze Namek, kiedy też przez chwilę bił Freezę, to też była tymczasowa moc. No o Cell Sadze i o SSJ2 też nie muszę przypominać, to była moc, która była przez dłuższy czas, ale też została osiągnięta w wyniku dużych emocji. No i potem Gohan za bardzo nie trenował przez te 7 kolejnych lat. Tutaj, kiedy oczywiście Bestię osiągnął w przypływie wściekłości, okazuje się, że ta forma jest już jego jakby naturalną formą, w sensie, że nie bazował, ale opanował ją. Jest w stanie korzystać z tej mocy. Myślę, że o to chodzi tutaj Goku. Gohan odpowiada mówiąc, że to wszystko zasługa Piccolo. Mimo to Goku odpowiada z uśmiechem na ustach, że on też dużo trenował. I w tym momencie wygląda na to, że Goku zaczyna walczyć na poważnie. Podnosi, w zasadzie zaczyna lewitować, zaczyna unosić się nad ziemią. Gohan jest zdziwiony patrząc na swojego ojca, który nagle błyskawicznie otwiera oczy, z poważnym wyrazem twarzy patrzy w stronę swojego syna, widzimy tylko błysk i na kolejnej stronie obraz tego, co wydawało mi się, że nastąpi prędzej czy później. Czyli Goku póki co czy deklasuje Gohana. Nie wiem, czy deklasuje, ale jest w stanie naprawdę zadać mu cios, na który Gohan nie jest w stanie zareagować. Goku teleportuje się za plecy Gohana, Gohan jest zdziwiony, skopnięty w dupę nawet dosłownie, wysłany w powietrze, Goku wskakuje błyskawicznie nad niego i uderza go tym typowym Dragon Ballowym uderzeniem młotkowym, wbijając go prosto w ziemię, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj Gohan trafił w jezioro. Wygląda to tak, jakby Goku może też oczywiście podniósł poziom swojej mocy, ale może podniósł poziom kontroli nad ultrainstynktem, jakby dokładności tego ultrainstynktu. Tak jak dużo osób zapomina o tym, że ultrainstynkt to nie jest automatyczne unikanie, tylko po prostu sprawianie, że ciało reaguje samo, niekoniecznie musi uniknąć, prawda? Czasami musi zablokować, jeśli przeciwnik, na przykład Gohan, jest na tyle szybki, że ciało nie byłoby w stanie uniknąć. Ale myślę, że dużo osób też zapomina o tym, że Ultra Instynkt to nie jest tylko technika defensywna. Goku jest w stanie atakować też przy użyciu Ultra Instynktu, prawda? Czyli jego ciało samo podejmuje decyzję, w jaki sposób zaatakować. Więc Ultra Instynkt tak naprawdę pozwala Goku, być może też w jakimś stopniu, samemu atakować nieświadomie punkty witalne przeciwnika. Wyprowadzać ataki z maksymalną efektywnością, ale nie tylko jeśli chodzi o moc, tylko też o miejsca, w które ma zaatakować. Może głupio o tym mówić w kontekście kopniaka w dupę, ale chodzi mi tutaj o to, że po prostu, że Goku najwidoczniej jakby skupił się może bardziej troszeczkę, jakby wiecie, może on jest w stanie przesuwać taki suwak tej kontroli nad ultrainstynktem. Co prawda jeszcze ma dużo do nauczenia się, że to nie jest tak, że ma już wymasterowany ten ultrainstynkt, ale jest w stanie wraz ze wzrostem mocy też sprawić, żeby ten ultrainstynkt był bardziej dokładny. Przejdźmy do tego, o czym może mówić tytuł tego rozdziału, bo tak jak już powiedziałem na początku, myślę, że jeśli chodzi o znaczenie z naszego świata, to tutaj nie będziemy się spierać i myślę, że dobranie takich słów dosłownie kilka dni po tej tragedii, która się wydarzyła, nie jest przypadkowe. Ale jeśli bierzemy pod uwagę wydarzenia z uniwersum,
to tutaj tak naprawdę, no, na pierwszy rzut oka może chodzić o Gohana, prawda? Goku walczy z Gohanem, być może po tej walce stwierdzi, dobra, to już jest ten moment, żebym odszedł. No nie, ja myślę, że tak nie będzie. Nie wydaje mi się, żeby Goku przestał trenować. To jest coś, co po prostu jest bardzo mało prawdopodobne, jeśli nie w ogóle znikome prawdopodobieństwo jest na to, że Goku miałby nagle odejść w cień. Już mieliśmy mieć podobną sytuację właśnie między Cell Sagą a Buu Sagą. No to średnio wyszło, bo Goku tak naprawdę w Buu Sadze wrócił i to on tak naprawdę zadał ostatni cios Kid Buu, więc przekazanie pałeczki Gohanowi nie sądzę, żeby tutaj o to chodziło. Chyba że chodzi o to, że Goku zauważy, że Gohan jest w stanie bronić Ziemi. Czyli w momencie, w którym Goku nie ma na Ziemi, praktycznie no przez większość czasu Goku jest gdzieś tam w kosmosie, czy na planecie Beerusa, czy jak ostatnio na Serial, czy generalnie jak trenował z Merusem, no umówmy się, że większość czasu nie ma go na Ziemi, więc ta Ziemia jest bezbronna. No bo jak Goku nie ma na Ziemi, to Vegeta leci za nim, jak taki wierny pies i też razem sobie trenują. Więc w momencie, w którym dzieje się coś złego, jak ostatnio na przykład w Super Hero, Cell Max i tak dalej, Gohan jest teraz gotowy do tego, żeby być tym głównym obrońcą Ziemi. Razem, uwaga, z nowym pokoleniem. Więc wydaje mi się, że tytuł nie tyczy się jednej osoby. Myślę, że tyczy się kolejnego pokolenia. Bo nie zapominajmy o tym, że na planecie Beerusa jest też Goten z Trunksem, którzy też brali udział w kinówce Super Hero. W tej kinówce brała również udział Pan, której co prawda nie ma na planecie Beerusa, ale też jest jakby tym wojownikiem nowego pokolenia, która ma wielki potencjał, jest trenowana przez Piccolo, więc myślę, że po prostu lekcją, która zostanie przekazana na sam koniec, jakby może podsumowaniem, nie lekcją, podsumowaniem tej całej historii Super Hero będzie to, że Ziemia i jej bezpieczeństwo nie zależy już tylko od Goku i Vegety. Myślę, że o to chodzi tutaj w tym przekazaniu pałeczki kolejnemu pokoleniu, że są inni wojownicy, którzy będą w stanie się zająć Ziemią, jeśli coś na Ziemi się złego dzieć będzie. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Up, a w zasadzie jest rzecz, osoba. Up. Nie wydaje mi się, żeby jeśli to był Up, to ten wątek został rozwinięty, no bo właśnie zostało na oficjalnej stronie Dragon Balla powiedziane. Nie wiem, czy wam to przeczytałem. Chyba wam to przeczytałem. A, nie przeczytałem wam tego, tylko o tym powiedziałem, że to będzie punkt kulminacyjny. Ale na stronie Dragon Balla, po tych szkicach, jest taki napis. Historia Super Hero osiąga swój dramatyczny punkt kulminacyjny w tym rozdziale, więc nie przegapcie tego. Myślicie, że tutaj będzie jakiś wielki fajerwerkowy wybuch na końcu tego całego rozdziału, jeśli chodzi o walkę Goku i Gohana? Nie sądzę, żeby to było coś bardzo szokującego pokroju Black Freezy, który nagle przylatuje na końcu sagi Granoli. Myślę, że mogli tylko tak napisać, że ma być to, wiecie, dramatyczne i wielkie i tak dalej, żeby zachęcić nas do czytania. Aczkolwiek uważam, że i tak to dużo mówi, że to będzie koniec tej sagi, ponieważ to daje dodatkowe powody do myślenia, żeby zahaczyć w końcu o ten 28 Tenkaichi Budokai z Ubem. Więc jeśli mamy koniec sagi, potwierdzenie, koniec sagi, to będzie, myślę, że tak, albo odcięcie i jakiś drobny timeskip i następna saga będzie musiała zahaczyć o ten 28 Tenkaichi Budokai, albo będzie płynne przejście, tak jak między Moro a Granolą, więc tak naprawdę moglibyśmy mieć jakby w naszym świecie przerwę miesięczną od wydania mangi, no ale w uniwersum byłoby tak, że na przykład nasi bohaterowie tam kończą swój sparing i tak dalej i już jakoś zahaczają o ten 28 Tenkaichi Budokai, zahaczają o tego Uba, który też oczywiście jest wojownikiem nowego pokolenia, ale ta historia jest dopiero zostawiona na kolejną sagę, czyli mamy płynne przejście. Tak czy inaczej, okazuje się, ja trochę myślałem, że ta saga, że już teraz mieliśmy płynne przejście, że ta saga, że to co teraz oglądamy to już jest nowa saga. No okazuje się, że nie, że to był taki epilog do tego wszystkiego, ale uważam, że sparring Goku i Gohana to było coś, czego fani potrzebowali po tych miesiącach adaptacji tego, co już widzieliśmy w kinie. Więc podsumowując, wydaje mi się, że nawet jeśli zobaczymy przerwę, to będzie to przerwa uzasadniona. Uważam, że Toyotaro zasługuje na odpoczynek. Nie chcę myśleć o tym, w jakim nastroju rysował ten cały rozdział. No i też biorąc pod uwagę, że zostało potwierdzone, że to jest ostatni odcinek tej sagi Super Hero, więc saga Super Hero oficjalnie się kończy wraz ze 103 rozdziałem, to myślę, że też byłoby logiczne, gdybyśmy zobaczyli chociażby miesięczną przerwę. Nie wiem, ile miałaby ta przerwa też wynosić, no bo mieliśmy przerwę kilkumiesięczną po sadze Granoli. Aczkolwiek uważam, że to nie jest, że nie jesteśmy po jakiejś dużej sadze, żeby robić aż tak długą przerwę. No ale biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, myślę, że miesiąc chociażby to byłoby coś, co byłoby dla wszystkich potrzebne. Ja bym to oczywiście zrozumiał, mam nadzieję, że wy też. Póki co, napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie. No jeśli chodzi o te szkice, to większość mangi, większość akcji, większość mangi, całość nawet mangi, większość akcji, mniej dialogów, aczkolwiek i tak te 7 stron, które dostaliśmy, zbudowało jeszcze dodatkową ekscytację, bo widać tutaj, że Goku chyba, no a raczej na pewno, tanio skóry nie sprzeda. Czekam na wasze opinie, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić, życzę wam miłego, spokojnego dnia
i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Diana.